Witamy na konferencji prasowej po meczu Polonia Lizar Warmiński o Białoszynek. 9. kolejka formy 4 ligi. Polonia Lizar Warmiński wygrywa 5-0. O komentarze tego spotkania poprosimy trenera gości z Olimpii Białoszynek, Michała Karzystego. Dzień dobry, dobry wieczór. Myślę, że na wyniku mówi wszystko tak naprawdę. 5-0 i zdecydowana wygrana drużyny Polonii. Zasłużona i po takim meczu no, my sobie w szatni powiedzieliśmy, że musimy wciągnąć jak najwięcej wniosków w kontekście tego, żeby zobaczyć, ile nam jeszcze trzeba, żeby móc na równi rywalizować z takimi zespołami, które posiadają w swoich szeregach taką jakość. No, trzeba powiedzieć, że po cichu liczyliśmy, że uda nam się sprawić jakąś tam niespodziankę i te głosy widać dotarły tutaj do Polonii i na dzisiaj naprawdę zobaczyliśmy bardzo mocny zespół gospodarzy, mocne skrzydła, nieźle operujący środek pola. Także no my tak naprawdę były momenty gdzieś około 20 minuty, gdzie może mogliśmy zagrozić troszeczkę bramce gospodarzy i pierwsze 15 minut po przerwie. Natomiast już czwarta bramka zdecydowanie ustawiła mecz i piąta go po prostu już gdzieś tam, nie, myślę, że już czwarta go zamknęła tak naprawdę, bo do 3-3-0 gdzieś tam widać było, że chłopaki chcieli coś zmienić. Plusem z naszej strony jest też to, że zagrali wszyscy chłopcy. Zabraliśmy ze sobą tutaj chłopaków z rocznika 6 i 2-7. Każdy z nich dotknął tutaj tego czwartoligowego boiska, fajnej atmosferki. I z perspektywy naszego klubu myślimy, że to będzie fajne doświadczenie dla nich, które może procentować w przyszłości. Także to myślę, że to wszystko. No i wielkie gratulacje tutaj dla zespołu Polonii, bo naprawdę pokazała dzisiaj klasę. Dziękuję bardzo. Komentarz tego spotkania poproszę trenera Polonii, Daniela Wierzbowskiego. Dzień dobry wieczór. Cieszymy się na pewno z tego zwycięstwa, kolejnego, piątego z rzędu. Ten wrzesień na pewno dla nas bardzo, bardzo udany, ciężkie wyjazdy, wygrane naprawdę z czołówką gdzieś tam ligi. Mocno nas to zbudowało i myślę, że po tym słabym początku sezonu skoczyliśmy w końcu na te odpowiednie tory. Gonimy czołówkę, wiemy co chcemy osiągnąć na koniec tutaj tej rundy jesiennej. A co do meczu, no, pełna myślę dominacja, tak jak trener tu wspomniał, z kilkunastominutową gdzieś tam naszą chwilową niedyspozycją, troszkę takie roztrzęsienie, lekceważące granie, nieodpowiedzialność w szeregach gdzieś tam przede wszystkim defensywy, środka pola, troszkę to napędzało na pewno drużynę gości. Wiedzieliśmy, że będą na pewno liczyć na szybkie wyjścia, tak, po naszych stratach piłki, na stałe fragmenty. Uczulaliśmy na to, bardzo nas cieszy, że w końcu zagraliśmy na zero też z tyłu. Na pewno buduje to i bramkarza, i całą linię defensywy, która tak naprawdę co rusz jest przebudowywana, bo raz, że nie mamy lidera defensywy Rafała, dwa, że dzisiaj nam wypadł Sebastian Zajączkowski ze spraw zawodowych, ale wszystko to jakoś łatamy. Cieszymy się, że właśnie dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę, że potrafimy dominować w meczu. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że jeszcze więcej pewności siebie po tym meczu nabierzemy i czekają nas kolejne wyjazdy z niewygodnymi rywalami i mam nadzieję, że z tych wyjazdów będziemy przywozić zadowalające punkty. I na tyle to dzisiaj. Cieszmy się. Mamy teraz chwilę odpoczynku, chwilę relaksu i widzimy się za tydzień. Dla drużyny i gości życzymy powodzenia w kolejnych meczach i szczęśliwego powrotu do domu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.